Szczęść Boże, drogie dzieci, bardzo się cieszę, że się widzimy znowu. Chyba dawnośmy się nie widzieli, ani my, w sensie ja z wami, ani w ogóle w tej kuchni chyba dawnośmy się nie widzieli. Od czasu do czasu jakiś kuchenny odcinek się przytrafił, ale dawno go nie było. I ja, moje drogie dzieci, mam dzisiaj dla was bardzo prostą rzecz. Tak sobie myślę, że nieraz możemy zrobić taką bardzo prostą rzecz. To, co tutaj będziemy robić, zajmie naprawdę nie za dużo czasu, potrzeba mało składników. Ale chodzi mi o to, że nieraz strzeli taki pomysł do głowy, że ja bym chciał coś fajnego, przyjemnego zrobić dla siebie i dla kogoś innego. I wtedy możemy zajrzeć do lodówki, popatrzeć, że mamy, czy do lodówki, czy do szafek. Okazuje się, że mamy całkiem sporo różnych rzeczy, z których można coś fajnego zrobić. Ja wam teraz pokażę taką bardzo prostą rzecz, bardzo fajną do zjedzenia, która może, że tak powiem, sprawić, że uśmiech pojawi się na twarzy kogoś, kogo kochacie. Możecie mamie takie coś zrobić, tacie, babci, nie wiem, no koleżance, kolegom. Jakbyście robiły jakąś imprezę urodzinową czy imieninową, można też takie przygotować, żeby ileś tam było takich właśnie szklaneczek do zjedzenia wspaniałej potrawy deserowej. Więc szybki deser dzisiaj dla was. Zaczynamy. Więc kochane dzieciaki, bardzo proste mamy składniki, już pokażę. To jest serek waniliowy. Ja akurat trafiłem taki z jakimiś tam elementami, że tak powiem, ziarna, ale może być po prostu taki zwykły serek waniliowy. To jest takie kakao słodkie typu Puchatek, czy Nesquik, czy jeszcze coś w tym stylu. Tutaj mam trochę jakichś takich bakali. Akurat znalazłem, że mieliśmy takie borówki amerykańskie. Ciastka tego typu by się przydały. I to już w zasadzie wszystko. Oprócz tego mogą być szklanki. Mogą być też słoiczki, bo jak to potrawę zrobimy w słoiczku, to można sobie wieczorem przygotować, żeby zabrać do szkoły następnego dnia. Także pokazuję wam już, jak się robi tę wspaniałą potrawę. Jak to robimy? To jest bardzo prosta rzecz. Ja nawet nie wiem do końca, jak to nazwać. Szybki deser w szklance. Chyba tak by trzeba było nazwać tę naszą potrawę. Tak, niech to tak będzie. Szybki deser w szklance. Uwaga, robimy. Więc pierwsza rzecz, nakładamy na dno naszej szklanki, nakładamy odpowiednią ilość naszego serka waniliowego. Możemy zobaczyć ile. Chodzi o to, tego serka ma być tyle, żeby w tym serku zmieściło się troszeczkę bakali i to naprawdę niedużo. Zobaczcie, taka mała garsteczka. Tyk, 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 tyk. Wkładamy teraz na ten serek ciastko. O! Nakładamy kolejną warstwę serka homogenizowanego. Znowu odrobina bakali. I posypujemy to naszym kakaem. O, i teraz znowu kładziemy na górę ciastko. Nakładamy sera, właściwie serka. Ciekawe, czy będziecie potrafiły powtórzyć, że to jest serek homogenizowany. Spróbujemy razem. 3, 4. Homogenizowany. Ciekawe, jak wam poszło. Ja pamiętam, że jak byłem mały, to przez ładnych parę lat nie umiałem mówić tego słowa. Nie wychodziło mi to najlepiej. I widać, że tutaj kolejna warstwa już nam się nie zmieści, więc w tym momencie posypujemy to kakałem. Ja już bez bakali to zrobię. O! I dołożymy na górę parę jagód. Cyk, cyk, cyk. Teraz widzieliście, jak to się robi w takiej szybkiej wersji. Mam nadzieję, że teraz już jesteście gotowi, żeby zrobić to razem. Tak jak powiedziałem, można tutaj użyć zamiast takiej szklanki, to na przykład słoiczka, które można zakręcić. To jest ważna jeszcze rzecz, żeby taką przygotowaną potrawę wstawić do lodówki, bo kochani, ten serek ma w sobie wilgoć. Ciastka są suche. Ta wilgoć musi przeniknąć przez te ciastka, tak żeby te ciastka stały się mięciutkie. I tu się zrobi taka bardziej jednolita masa. I dopiero wtedy ten deser będzie gotowy do zjedzenia. Nie? Więc tak wygląda jedna szklanka, a teraz przygotujemy jeszcze drugą, dobra? Więc co? Pamiętacie, co było pierwsze? Pierwsze to był serek waniliowy. Nakładamy serka.
dorzucamy kilka bakali, rzucimy jeden orzech nerkowca, tak, później jeszcze powiedzmy rodzynkę, to jest chyba suszona żurawina, nie, też rodzynek, no i jeszcze to są chyba fistaszki się nazywają te. Kładziemy na to nasze ciastko. O! I nakładamy kolejną warstwę serka. Znowu dokładamy troszkę bakali, rodzynek, orzech, nerkowca, migdał, tym razem jeden się tu trafił, i fistaszek. I posypujemy czekoladą, znaczy kakaem, ale to później zrobi takie wrażenie czekoladowe. I nakładamy kolejną warstwę serka po tym, jak wrzuciliśmy już ciastko. Odrobinę bakali, cyk, cyk, cyk. Posypujemy naszym kakaem, które stworzy taką warstwę prawie że czekoladową na powierzchni tego naszego deseru. I na koniec dorzucamy nasze borówki. O! I tak przygotowane nasze desery muszą wylądować w lodówce na kilka godzin. Więc ja je teraz wyniosę do lodówki. Nasze deserki wylądowały w lodówce, więc szybki deser potrzebuje jednak trochę czasu, żeby być w lodówce. Szybko się go robi, ale on musi później, że tak powiem, dojrzeć w lodówce, a w międzyczasie zrobimy powolne śniadanie, dobra? Może to być oczywiście też kolacja, ale nazwijmy to bułki, takie kajzerki tak zwane kojarzą się ze śniadaniem, więc niech to będzie powolne śniadanie. Teraz kochane dzieciaki, bardzo prosty przepis. Ja tutaj znalazłem w lodówce i w naszej takiej spiżarce następujące rzeczy. Zieloną cebulkę, czy też szczypior, jak to się nazywa, trochę żółtego sera i znalazłem też ser mozzarella, ale to równie dobrze wystarczy po prostu jeden rodzaj żółtego sera, czy dwa. Ja znalazłem taki w plastrach, to pokroiłem takie małe, mniejsze kawałki, ale jakbyście mieli ten ser w kostce większej, to można go utrzeć na takiej tarce. Będzie nam potrzebne jajko, będzie nam potrzebna natka pietruszki, przyda się trochę cebuli, cytryna chyba nam się nie przyda. Znalazłem ją, wyjąłem ją, ładny kolor. Papryka, może być jeden kolor, ja znalazłem dwa, więc będzie jeszcze papryka. Jajko, trochę oliwy, sól i pieprz, tutaj z tych przypraw bazylia i oregano, to też są przyprawy do smaku. Więc tyle różnych rzeczy, a jeszcze jedna ważna rzecz, parówki, bardzo ważne. Mogą być parówki, może być coś innego, co rodzice wam powiedzą, że może się przydać do takich rzeczy. I oczywiście bułki kajzerki, takie bułeczki też będą potrzebne. No to co, zaczniemy od tego, żeby przygotować sobie nasze parówki. W ogóle przygotować coś, bo kochani, to będą takie bułki, kajzerki, które będą wypełnione. Ja jedną taką naszykowałem, zobaczcie, tutaj, o tak, nie? To się wszystko później tutaj w środku specjalnie przygotuje, żeby wypchać taką bułkę, kajzerkę takim dobrym farszem, wstawić do piekarnika, żeby ona nam się upiekła i będzie taką gorącą bułą do zjedzenia. Więc to będzie właśnie ta śniadaniowa buła. Więc musimy przygotować ten farsz. Właśnie, i w tym momencie dobrze by było, gdybyście włączyli wasze piekarniki, jeżeli robimy razem to wspaniałe śniadanie. Można je nastawić na 180-200 stopni, żeby nam się nagrzały, jak już będziemy mieli gotowe nasze bułki do pieczenia. No to co, zaczynamy? Kto zaczyna, daje kciuka w górę. Tutaj przed ekranem i pod spodem, też pod tym filmem. To jedziemy. Uwaga, najpierw kroimy nasze parówki. Przełożę sobie tutaj pomidory, które potem też mi się przydadzą. Bierzemy paróweczki
ja lubię kroić po 3. Nie wiem jak wy. Po ile parówek kroicie? Ja lubię używać takiego dużego noża. Nie wszyscy takie noże lubią, ale ja lubię. To ja kroję dużym nożem. Jeżeli jeszcze jesteście za mali, żeby kroić, to musicie poprosić rodziców, żeby wam pokroili. Przerzucamy sobie do jednej z miseczek. I jeszcze 3 weźmiemy. O, parówki mi uciekają z deski do krojenia. I przerzucamy sobie do miski. Lubicie w ogóle chodzić do kuchni i robić coś w kuchni? Bo ja wam powiem szczerze, że jak byłem mały, to rzadko kiedy chodziłem do kuchni. Mama, prawie zawsze mama wszystko sama robiła i mi się nie chciało, ale potem się okazało, że jak już byłem taki trochę większy, jak już studiowałem, to się okazało, że ja całkiem lubię w takiej kuchni przebywać. Następny składnik, który pokroimy, to są pomidory. Ja mam taki sposób na pokrojenie pomidorów. O, przekroję na pół, potem nakrawam w taki specyficzny sposób, zaraz jeszcze raz pokażę, a potem dopiero w taką grubą kostkę je składam. Zobaczcie, jak już mam przekrojonego pomidora na pół, to w ten sposób go nakrawam, tak do środka. O, raz, dwa, trzy, pod kątem, 4, jeszcze można to też 5 nakroić. Później się go tak składa razem i nacinamy już teraz w ten sposób, tak, że się elegancko robi nam taka pokrojona masa pomidorowa. O, dajemy drugi i myślę, że jeszcze jeden pomidor wystarczy. 2 takie duże pomidory powinny wystarczyć do naszego farszu. To jest kolor czerwony. Parówki mają taki kolor mięsa. Potem będziemy myśleć tutaj jeszcze, jak to bardziej uczynić kolorowym to nasze powolne śniadanie. Czasem pomidory są bardziej dojrzałe, czasem mniej dojrzałe. To wszystko różnie tutaj nam wychodzi w trakcie tych naszych prac kuchennych. O! Dobra. Mamy już 2 składniki. Paróweczki. Bardzo dobre. Pomidorki. Jeszcze lepsze. Jakby to powiedzieli Włosi, buonissimi pomodori, to znaczy, że bardzo dobre pomodory, pomidory. Dobrze, teraz pokroimy sobie szczypiorek. Uwaga, też można te najtwardsze części troszeczkę odkroić. O, i je tutaj odrzucimy na bok i kroimy nasz szczypior. Trzeba uważać, bo on tak lubi odskakiwać. Da-da-da-dam. Dzisiaj dużo krojenia, nie? No, ale mam nadzieję, że się to wszystko wam uda. Można też potem jeszcze tak, jak już się te najdłuższe kończą, to można tak zwinąć na kilka razy ten nasz szczypior. I co? I kroić dalej. I kochani, ja już ten szczypiorek dorzucę do pomidorów, bo to i tak ostatecznie wyląduje wszystko razem.
Ciekawe, jakie wy lubicie robić sobie śniadania. To jest takie śniadanie powolne, jak mówiłem. Więc kochane dzieciaki, co my już mamy tutaj? Mamy pomidory z naszym szczypiorkiem. Mamy tutaj nasze paróweczki. Wspaniale, to są dwie rzeczy, które mamy. Ja już trochę wcześniej pozwoliłem sobie przygotować pokrojoną cebulkę. Wiecie, bo to jest najtrudniejsze zadanie, pokroić cebulę. To żeby naszego czasu wspaniałego nie marnować tutaj na antenie, to ja już ją pokroiłem. Mam też cebulę. A, trzeba będzie pokroić jeszcze ten ser mozzarella. Zobaczcie, tutaj mam ten żółty ser, a tutaj jest jeszcze ten ser mozzarella i go też trzeba pokroić, bo on się przyda pokrojony. No to też kroimy go tak, jak umiemy. Tak jak powtarzam, ten ser to akurat ja taki znalazłem w lodówce. To nie musi być taki. To może być każdy żółty ser. Fajnie jest, jakbyście mieli ciemniejszy i jaśniejszy, żeby dać dwa, żeby nasze danie nie tylko wspaniale smakowało, ale też doskonale wyglądało. Więc takie mamy różne możliwości. Widzicie, bardzo prosto ten ser się nam tutaj kroi. On jest w ogóle taki super miękki. Też go możemy położyć z powrotem obok naszego żółtego sera. O, tutaj. I jeszcze jedną rzecz potrzebujemy. Potrzebujemy taki moździerz, w którym to moździerzu, kochani, zrobimy następujące rzeczy. Więc tak, najpierw tutaj wleję trochę oliwy. Tam było troszeczkę pieprzu, ale to zupełnie nie zaszkodzi. O, ja tej oliwy leję tak na oko. Do tej oliwy dosypiemy trochę pieprzu, chociaż już tam trochę było, ale jeszcze trochę tutaj dosypiemy. Dosypiemy jeszcze trochę soli. O, i dołożymy pociętej natki pietruszki. O. Dosypiemy. I teraz będziemy to ucierać, kochani, w tym naszym moździerzu. Jakby komuś było za ciężko ucierać w moździerzu, albo jak nie ma moździerza, to można tę natkę pietruszki tak bardzo mocno pokroić. Albo poprosić mamę, żeby pomogła, że kroimy ją. I chodzi o to, żeby nam się taka oliwa zmieszała z tą pietruszką, z solą, z pieprzem i żeby nam się zrobił taki zielony płyn. I do tego możemy dorzucić jeszcze ząbek czosnku. Ja go tak troszeczkę tylko pokroję. O, tutaj trochę. Przy czym czosnek to tylko te osoby, które lubią. Ja akurat bardzo lubię czosnek. A wiem, że nie wszyscy lubią, więc czosnku dodajemy tylko tyle i tylko wtedy, kiedy go chcemy, bo wiemy, że nam smakuje. O, widzicie, więc jeszcze zmiażdżę te ząbki czosnku i ucieram dalej. Dobrze, i jak już mamy tą naszą miksturę taką utartą, to odkładamy ją na bok i została mi ostatnia rzecz, papryki. Papryki już są umyte, gotowe, można je przygotować. Chodzi też o to, żeby je po prostu pokroić, więc będziemy to robić. Więc pierwsza rzecz, odkrawamy dolną część, odkrawamy górną część. I teraz przekrawamy tutaj jeden taki bok. I to jest najlepszy sposób, żeby wykroić środek papryki i nie mieć problemu z tymi małymi pesteczkami. Przy okazji taki patent wam sprzedam właśnie na to, jak się zajmować papryką. I to możemy odłożyć. Te wykrojone części pokroimy później. A teraz taką paprykę możemy ciachnąć raz, dwa, trzy. I kroimy w paski najpierw. A teraz w
kosteczkę. I taka pokrojona papryka ląduje nam do miseczki. Nie uciekać mi tu, nie uciekać. I tak się zastanawiam. Jeszcze tylko trochę tej żółtej, bo tu już jest całkiem dużo tej papryki, więc ja tylko część wezmę tej żółtej. Już nie będę jej całej tutaj brał. O, jedną taką, może dwa takie przemysła. To odkładam, kroimy w paski. Bardzo jestem ciekaw, jakie wy składniki dobraliście z waszymi rodzicami do waszych kajzerek, do waszego wspaniałego, powolnego, kolorowego śniadania. O, ja tutaj wrzucam. No i drodzy państwo, chyba mamy wszystkie składniki już gotowe. Teraz będziemy przygotowywali nasz farsz, więc uwaga. Wszystko będziemy wrzucać do jednej większej miseczki, więc tak, wrzucamy nasze pomidory razem ze szczypiorkiem. Ja jeszcze nie wrzucę wszystkich naraz, bo zobaczymy, jak się to będzie tutaj nam układać. Dorzucamy nasze paróweczki, tego wychodzi nam całkiem sporo. Dorzucamy paprykę. Paprykę dam całą. Jeśli chodzi o ser, to ser mozzarella ja daję cały, prawie cały, troszeczkę tylko zostawiam. A zaś tego żółtego sera tylko trochę, bo druga część nam się przyda na nasze kajzerki. Mozzarelli tylko troszeczkę dostawiamy. O, teraz do tego wszystkiego dodajemy jeszcze cebulę. Super. I teraz tak, to wszystko troszeczkę trzeba polać oliwą. Dodać trochę soli. Nie wiedziałem, że aż tyle mi wyjdzie tego farszu. No, ale tyle wyszło. Jeszcze trochę dać pieprzu. I uwaga, ostatni element. Wbijamy jeszcze do tego wszystkiego jedno jajko. O, tak. Jajko jest po to, żeby później, jak to już będzie wszystko w kajzerkach się smażyło, to żeby nam się to ładnie związało. Jajko ma taką specyfikę, że tak później wszystko ładnie się trzyma, dzięki temu, że jest właśnie wbite to jajko. Tak właśnie widzę, że tego farszu wyszło mi tyle, że przyda się większa miska, żeby nam to wszystko nie wyskakiwało, więc przerzucam to sobie wszystko do większej michy. Tutaj wszystko. O, tutaj mi jeszcze, widzicie, zostały jeszcze tutaj trochę resztki szczypiorku, wszystko przerzucamy. Ja jeszcze trochę pokropię to wszystko oliwą. Dodam jeszcze trochę soli i trochę pieprzu. O, właśnie tak. I teraz to wszystko mieszamy. Możecie zobaczyć, jakie fajne, tu niesamowicie kolorowe składniki się tutaj robią. To już samo w sobie byłoby dobre. No może to jajko surowe trochę tak zniechęca, żeby tego próbować, ale możecie myśleć, że te kawałki sera i tej mozzarelli i tego żółtego, to one później w piekarniku się roztopią. Paróweczki się podgrzeją, te wszystkie kolorowe warzywa, one wszystkie trochę zmiękną, a jajko sprawi, że to wszystko będzie razem związane. Więc taki właśnie szykujemy nasz farsz. Wcale nie trzeba tego długo mieszać, bo te wszystkie składniki łatwo się ze sobą łączą i mieszają. Tylko przygotowujemy je właśnie w taki sposób. I nasz farsz niech już teraz stoi. O. Jeszcze tu z boków pozbieram trochę tego farszu. Niech on sobie teraz tutaj nam stoi, a ja przejdę do naszych bułek. Nie mogę się powstrzymać. Cudowna papryka. I teraz, kochane dzieciaki, jeśli chodzi o bułki, to jak będziecie szli do sklepu, to trzeba tam założyć te takie rękawiczki, cyk, cyk, i szukamy takich bułek, takie, one się nazywają kajzerki, i one muszą być w miarę takie, widzicie, w miarę takie, no, równomierne, tak bym to powiedział, eleganckie, żeby w miarę na środku miały też tutaj to takie połączenie. I cała sztuka w tych bułkach to jest sposób ich nakrawania. I
Tu może się okazać, że bardzo konieczna będzie pomoc Waszych rodziców. Popatrzcie, jak się te bułki nakrawa. Więc jedziemy od środka nożem i kroimy wzdłuż tych nacięć, które były. Nóż musi być pod kątem i dość głęboko, tutaj aż prawie do samego dna, poza taką największą średnicę. Średnica to jest taki, jak jest taki przekrój bułki, to średnica jest w najgrubszym momencie. Tu potem widzimy, że na dole się jeszcze zwęża, nie? To trzeba przejechać przez ten najgrubszy moment nożem i idziemy do następnego naszego miejsca, do następnego nacięcia w naszej bułce. I dość głęboko się wcinamy nożem. I następne, to już będzie trzecie. To teraz jest taka bardzo ciekawa czynność, jak już mamy nakrojone te nasze bułki. Myślę, że to w ogóle może pójść dzieciom łatwiej niż dorosłym, bo wy macie małe paluszki. Nam, tymi naszymi paluchami, to może być trudno to zrobić, bo chodzi o to, żeby włożyć palca i po prostu, wiecie, jak się tak nieraz zagniata chlebek, to chodzi o to, żeby ten chleb w środku właśnie tak pougniatać. Ja tak nie mogę za bardzo pokazywać, żeby nie urwać tych, nie wiem jak to powiedzieć, no tych ramion tej gwiazdy, która jest tutaj w tych nacięciach tej naszej bułki. Ale wy możecie swoimi malutkimi paluszkami tam powkładać i uwaga, nagniatamy na dole, ale też od środka nagniatamy w środku tych naszych, jak ja to mówię, ramion tej gwiazdy bułkowej. Więc w ten sposób musimy teraz zrobić. Wiem, że wy waszymi palcami małymi na pewno to zrobicie dużo lepiej i sprawniej niż dorośli, bo wam będzie po prostu łatwiej. Tak, i to robimy ze wszystkimi bułkami. Mi się tutaj w międzyczasie udało już w dwóch zrobić. Zrobię jeszcze w dwóch i... A nie, trzy zostały, no to dobra, to już we wszystkich ugniotę. Ugniatamy następne. O, to wcale nie idzie tak szybko. I trzeba być tutaj ostrożnym, żeby tych ramion, tych naszych bułek nie pourywać. Jeszcze będzie drugi, następny krok, taki trudnawy, bo trzeba będzie te bułki pougniatane takie napełnić naszym farszem. I ta, widzicie, tą chyba trochę za mocno nakroiłem. Ona mi się tak rozpada. Muszę teraz być bardzo ostrożny, żeby mi się to całkiem nie rozwaliło. Ja tu jestem w ogóle ciekaw. Wiecie, jak tak robię sobie te różne rzeczy i mam taki moment, że nie muszę się tak bardzo skupiać i mogę z wami rozmawiać. Normalnie to mam tak, że jak się bardzo skupiam na czymś, to mi odcina mowę. Ja wtedy muszę się skupić, pracować. I na pewno wielu chłopców zwłaszcza też tak ma, nie? Rozumiecie to, chłopaki, na pewno, nie? Że tak to się dzieje. Bo dziewczyny to tak łatwiej jest im robić kilka rzeczy naraz. Nam, mężczyznom, chłopakom trudniej to wychodzi. Chociaż to różnie to bywa. Niektórzy mają taką zdolność podzielnej uwagi. Ale jak się te rzeczy ugniata tutaj, to jestem taka ciekawa myśl mi przychodzi do głowy. Jakie najbardziej kolorowe potrawy jecie wy w waszych domach? To jest bardzo interesujące, bo zobaczcie, tutaj mamy po prostu żółty, zielony, biały, taki parówkowy, pomarańczowy bardziej, czy czerwony, taki od papryki i od pomidorów, więc różne te kolory tutaj się spotkały i to jest bardzo fajne, takie kolorowe jedzenie. A jakie kolorowe potrawy w waszych domach jecie? To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy możecie napisać w komentarzach, ale jakbyście mogli napisać, byłoby fajnie i miło. A ja ugniatam dalej. Piekarniki, mam nadzieję, że już się nagrzały. O.
Słuchajcie, to już jest przedostatnia bułka. No to kiedy nasze bułki są już przygotowane, to będziemy je teraz napełniać farszem. To jest w ogóle, ja tutaj trochę teraz posprzątam. Wszystkie takie rzeczy, których już nie będziemy używać, odstawię na bok. I to też nie. Parówki też już nie. I żeby tu było widać, co robimy, trochę to przesuwam. I uwaga. Dobrze, i teraz, kochane dzieci, bardzo trudna po prostu akcja, ponieważ bierzemy, pamiętamy, te nasze zmielone oliwa z oliwek, z nacią pietruszki, z czosnkiem, z solą i z pieprzem. Taka nasza mikstura, tak bym chyba mógł to nazwać. Ona jest tutaj w moździerzu utarta i gotowa. I teraz z tej mikstury trzeba będzie po troszku do każdej bułki ponakładać. Nie? Więc to jest pierwsze. Na te właśnie takie wygniecione dna bierzemy jedną łyżeczkę i wkładamy do środka i staramy się rozsmarować elegancko. Kochane dzieciaki, ta nasza mikstura, która tutaj jest, ta pietruszka, natka pietruszki z czosnkiem, jeszcze tutaj troszkę wezmę, z czosnkiem i z oliwą z oliwek, no to wszystko tam w środku jest zmieszane z solą, z pieprzem, bardzo nam pomoże w dobrym smaku tego całego. Tej całej naszej bułki. I teraz do takiej wysmarowanej bułki nakładamy naszego farszu. Ja to robię ręką, bo to chyba inaczej się nie da. W kuchni czasami ręce trzeba pobrudzić, więc składamy wtedy do środka. To trzeba robić tak specjalnie, o, żeby tutaj podginać trochę te nasze ramiona tej naszej bułkowej gwiazdy i wkładamy do środka nasz farsz. To są warzywa, paróweczki. I teraz tak, kochane dzieci, pewnie niektóre z Was nie lubią parówek na przykład, to można zupełnie bez parówek zrobić. Można dodać jakieś inne warzywa, jeżeli macie ochotę. Naprawdę, jeśli chodzi o ten farsz, to jak tylko porozmawiacie z rodzicami, to na pewno rodzice będą mieli 1000 pomysłów na to, jaki ten farsz może być w środku takiej bułki. Więc nie jest to jedyna możliwość, taka jak ja zrobiłem, nie jest to jedyna możliwość, która jest w związku z przygotowaniem tych bułek, tak? I robimy następne bułki. To ja w tak zwanym międzyczasie, drogie dzieci, przygotowałem wszystkie 6 bułek. Też Wy spokojnie możecie sobie ten film zatrzymać i bułki nafaszerować. I ja teraz będę te bułki układał, moje drogie dzieci, na takiej brytwannie, na takim miejscu, w którym one pójdą do piekarnika. Więc zobaczcie. I tutaj nie trzeba tego niczym specjalnie przekładać. Po prostu przekładamy, znaczy w sensie podkładać, można to na papierze takim do pieczenia zrobić, a można w taki sposób, jak ja tutaj to zrobiłem na takiej kratce. Układamy nasze bułki. O. I teraz jeszcze na wierzch dodajemy odrobinę sera. Po kilka takich małych kawałków. O. Do każdej bułki. Chodzi o to, żeby ten ser na wierzchu fajnie nam się roztopił. Patrzcie, o. Tak. Jeszcze tutaj. O. I tutaj. I można też po jednym kawałeczku sera mozzarelli, jeżeli takiego używamy, też możemy dołożyć. I teraz nasze wspaniałe bułki wędrują do piekarnika. Pieczemy je w 200 stopniach. I powiem Wam potem, ile czasu się piekły, bo nie wiem, pierwszy raz robię to danie i zobaczymy, jak długo potrzebowały czasu, żeby były upieczone, dobra? Kochane dzieciaki, nasze cudowne dwie potrawy, szybki deser i powolne śniadanie. Udało nam się, obie te potrawy wyszły, więc zobaczymy. Te są jeszcze dość gorące, ale może nie tak bardzo. Ja teraz spróbuję, zobaczymy, czy wyszła dobra ta bułka, nie? Te nasze kajzerki z farszem. Czy słyszycie, jak one chrupią? A wiecie, jakie są dobre w środku? Zawsze nie powstrzymam się. Muszę chrapnąć jeszcze jedną taką, jak ja to mówię? Ramię. Takie jeszcze jedno ramię gwiazdy muszę chrupnąć. Ale dobre. No po prostu niesamowite. Dobrze, mam bułeczkę, dokończę sobie później.
I nasz cudowny, szybki deser. Już próbujemy, zobaczymy jak nam tutaj wyszło, bo te bułki wyszły po prostu super. A ciekawe jak nam wyszedł deser. Już próbuję. O! Ważne, żeby przez wszystkie warstwy się przebić. No niesamowite. To jest po prostu dzisiaj jakiś wielki sukces w naszej mocni, naszej kuchni mocni w duchu dzieciom. Nie wiem, co jest lepsze. Jedno i drugie jest wspaniałe. Będzie naprawdę wspaniałe. Wszystko super się komponuje. Kochane dzieciaki, takie rzeczy można przygotowywać właśnie w różnych sytuacjach dla różnych ludzi. Jeżeli mamy trochę czasu, to powolne śniadanie, ale to może też być kolacja. Można dać szybki deser. Pamiętajcie, że to można sobie przygotować też w słoiczku i zabrać sobie do szkoły. Na przerwie śniadaniowej będzie można zjeść jak znalazł. Można przygotować dwa i poczęstować koleżankę na przykład, albo którąś panią nauczycielkę czy pana nauczyciela. Także mam nadzieję, że będziecie robić sobie te potrawy. A teraz, kochani, chciałbym, żebyśmy pomodlili się za wszystkich ludzi, za którymi tęsknimy, bo takie twórcze rzeczy wpadają nam do głowy, jak za kimś tęsknimy i myślimy, co tu dobrego dla nich zrobić. Ja się za wami trochę tęskniłem przez ten czas, jak mnie nie było i wpadły mi do głowy takie rzeczy, więc chcę, żebyśmy razem się pomodlili za tych, za którymi tęsknimy. Pomódlmy się razem. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I przyjmijcie teraz błogosławieństwo. Pamiętajcie oczywiście, żeby dać kciuka w górę, dzwoneczek tam nacisnąć, też subskrypcję. No i przyjmujecie błogosławieństwo, a potem machamy do siebie nawzajem, ok? Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju Chrystusa i pa, pa!